sprzedawców, kupców, badylarzy, szewców kłamstwa, kowalni godnych litości, cenzorów, rewizorów. Powróćmy rzeczywiście, drodzy panowie, to co pan Piotr, myślę, powiedział, rzeczywiście ludzie i to ludzie potrzebni są nam o bardzo jasnym, transparentnym kręgosłupie, którzy będą potrafili sprzeciwiać się także w tym wymiarze niesprawiedliwości doświadczanej przez drugiego człowieka, myślimy o bezprawiu. Bezprawie, które nami w życiu codziennym nas spotyka i odbiera spokojny byt każdego obywatela w Polsce i nie tylko, w innych państwach też, które niestety takie doświadczenia mają w większym lub mniejszym stopniu, nawet gorsze od naszych, tak? Jest tylko wtedy możliwe do naprawienia, jeżeli będziemy patrzeli na dobrość i szacunek do drugiego człowieka. Jeżeli nie będziemy patrzeli na dobro i szacunek do drugiego człowieka, to prawo się nie zmieni w żadnym państwie, ani w żadnym regionie lub w żadnym samorządzie na rzecz obywatela. U nas dużo jeszcze czeka na zmian, przede wszystkim zmian takich podstawowych, to jest administracyjnych, tak? Nie może być tak, że administracyjny pracownik Urzędu Skarbowego, czy administracji skarbowej obecnej, czy celnej, dostaje premię za to, że ukaże przedsiębiorcę albo obywatela. No takie wynagradzanie powoduje to, że niestety ci, którzy pracują w tych aparatach, kiedyś to się nazywało aparaty komunistyczne, teraz to są aparaty państwowe, będą niszczyć obywateli. Niszczenie obywateli polega na tym, że najpierw się zabiera to, co on ma, potem, gdy on chce to odzyskać, to niszczy się jego godność, zamyka go się pod przykrywką popełnienia przestępstwa, a na końcu, jeżeli jeszcze wytrzymuje, tak, to trzeba go osądzić o różnego rodzaju zboczenia, których on nie robi, po to, żeby wyjść z twarzą z oskarżeń, które się z góry założy. Wielość spraw, panie Grzegorzu, podejmowanych także przez Stowarzyszenie Niepokonani Polska, pokazuje jednoznacznie, że rzeczywiście jeszcze wiele do zrobienia. Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że zachęcam słuchaczy, obywateli naszych do działania, tak, do jednoczenia się, do zakładania stowarzyszeń, czy wstępowania do stowarzyszeń, które już działają, a ich jest w Polsce naprawdę bardzo wiele. My jako Stowarzyszenie Niepokonani Polska nie jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w Polsce. Mamy kontakt z licznymi stowarzyszeniami. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Są to stowarzyszenia, które działają na rzecz obywateli, a przeciwko bezprawiu, zarówno sądowemu, prokuratorskiemu, jak i urzędniczemu. I bardzo zachęcam o jednoczenie się osób i działanie, tak? Bo nie jest tak, że dużo osób myśli sobie w ten sposób, że jego problem sądów, urzędów nie dotyczy, dopóki sami tego nie doświadczą. I często wtedy jest już za późno, bo często osoby do nas się zgłaszają już jak gdyby po terminie, tak? Czyli gdzie już wszystkie możliwe instancje, czy to sądów, czy urzędów zapadły, decyzje czy wyroki są prawomocne i z tym już nic nie można zrobić. A po zapoznaniu się z materiałem przedstawionym przez taką osobę wychodzi, że ta decyzja mogła być uchylona, bo zostały popełnione błędy, że wyrok mógł być z łatwością uchylony. Natomiast jeżeli taki wyrok jest już prawomocny, nie można z tym nic zrobić. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witam, skąd telefon? Krystyna z tej strony. Bardzo proszę, pani Krystyna. Ja bardzo króciutko. Ech, to jest bardzo dobra dzisiaj audycja. Zresztą wszystkie są dobre, ale tak. Najpierw powiem. Cała administracja w całej Polsce ma wolne niedziele. Dużo zarabiają. Ale handlowcy, te co po parę złotych za godzinę tupią na okrągło cały tydzień. I to jest sprawiedliwość. Teraz druga sprawa. Sprawiedliwość. Chłop poszedł, chłop, to jest takie niby śmieszne, ale to jest prawdziwe. Poszedł chłop, tak się wyrażę, do sądu, bo go wezwali, bo coś przeskrobał. I zwraca się do sądu per
Proszę sprawiedliwości, proszę sprawiedliwości, proszę sprawiedliwości. Wreszcie sędzia zły. Tu nie ma żadnej sprawiedliwości, tu jest sąd. Skończyłam, dziękuję, szczęść Boże. Dziękujemy pani Krystyno. Kto z panów do pani Krystyny? No, pani Krystyno, pani przytoczyła anegdotę taką bardzo życiową, która tak naprawdę jeszcze w dzisiejszych czasach obowiązuje, tak? Sąd, jak przychodzi na postępowanie sądowe, to nie jest zainteresowany w tym, żeby rozpatrzeć uczciwie proces i zakończyć go w miarę szybko dla dobra jednej lub drugiej strony, żeby był uczciwy, bo czym szybciej zakończone postępowanie sądowe, tym bardziej satysfakcjonuje jakkolwiek, czy jedną, czy drugą stronę. Żadna ze stron w postępowaniu sądowym nie wychodzi zadowolona, bo samo pójście do sądu i stres z tym związany, który ludzie przeżywają, jak również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, które mają, powinny mieć większe doświadczenie i mają troszeczkę większe doświadczenie z administracją, a one tak naprawdę przeżywają to, czym więcej chodzą w więcej spraw. Gdyby te sprawy trwały krótko, tematycznie zostały rozwiązane, gdyby sędziowie byli przygotowani do tych spraw, to nie byłoby tego powiedzenia, tu jest sąd, a nie sprawiedliwość. Byłoby po prostu, do sądu przychodzisz po sprawiedliwość. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo? Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Roman z Petelma. No tutaj ja doskonale rozumiem, że tutaj to są panów jakieś poszczególne olbrzymie problemy życiowe, ale to są jakby takie właśnie elemenciki tutaj tych problemów, które się składają na ten nasz ogólny problem, czyli braku właściwie systemu sprawiedliwości w Polsce, gdzie niestety no, wszyscy czujemy, że idąc do sądu nie idziemy po tą sprawiedliwość, a bardzo często są tam olbrzymie problemy i tutaj ja akurat też i stykam się tutaj w jednej sytuacji, to gdzieś tam próbuję komuś pomóc na poziomie takim właśnie sądu rejonowego, gdzie widzę, że gdzie praktycznie to jest, nie wiem, jakiś taki chory układ, gdzie między sędzią, prokuratorem, a policją jest jakiś obieg takiej informacji, jest jakby taki pozaformalny układ, gdzie o pewnych sprawach sędzia nie powinien wiedzieć, gdzie jest pozew w sądzie cywilnym, a z kolei jest sprawa karna, no i w każdym razie no jest to taki dziwny, chory układ i to mówię od tego poziomu tego podstawowego i tutaj myślę, że tak samo też no, mam przykłady tych znajomych, gdzie znajomy stracił swój dom za stworzoną wierzytelność gdzieś około 100 tysięcy złotych i to na terenie Warszawy dom w tej chwili jest, no, broni się przed zajęciem komorniczym, stosując różne tam sposoby i teraz ja tutaj mi się wydaje, że to rzeczywiście jedyne trzeba zacząć od góry, czyli sąd najwyższy, gdzie jest tą ostateczną instancją, gdzie to wszystko jest blokowane, to wszystko i się zmierza. Ludzie tego nie rozumieją, nie wiedzą, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Tak samo KRS, gdzie też chronieni są ci sędziowi, te różne układy, a to naprawdę też mam przykłady spraw, gdzie to idzie przez w różnych sądach w Polsce i to jakby taki układ, nie tylko tutaj lokalny, ale to jakby takie układy są w Polsce, gdzie są sprawy przerzucane i takie same są bezprawne działania i też strasznie tutaj się dziwię i zawód jest do ludzi, do których kiedyś mieliśmy zaufanie, jak chociażby profesor Strzembosz, który mówi, że no wiadomo, że jak ktoś idzie do sądu, to zawsze jedna strona się czuje pokrzywdzona, jakby nie zauważając tych problemów i no nie wiem, to tutaj takie powiedzenie jest, że to
no bo nie sądzę, żeby oni mieli w tym jakiś interes, czyli to na zasadzie takiego politycznego idioty, przepraszam, ale naprawdę, no to tak to wygląda. I jest to powód, jak z tego wybrnąć teraz? Wydawałoby się, że to szybko może być, że jakby no, te zmiany przeprowadzone zostały przez pana prezydenta zablokowane i tutaj no, też no, patrzymy na to, co z tego będzie, czy to rzeczywiście jest przypadek, czy to rzeczywiście są aż taka blokada tutaj, żeby te zmiany nastąpiły. No, życzę panom powodzenia i w pracy i w tym wszystkim, co robicie, i trzymam kciuki. Z Bogiem. Bóg zapłać, panie Romanie, z panem Bogiem. No, słusznie pan tutaj powiedział, że dziwi pan się temu, że za 100 tysięcy stworzone wierzytelność, zajęcie domu w Warszawie, tak? No, odpowiada pan na pytaniem, które jest, budzi wiele Polaków zastanowieniem, tak? Dopóki nie zmienimy tego właśnie od góry, co jest bardzo utrudniane, tak? Nie zmieni się dół, ale gdybyśmy zmienili politykę sądownictwa na dole, to góra by nie miała wpływu na to, co się dzieje, tak? Góra po prostu musi mieć nad sobą nadzór i ten nadzór musi być przez komitety obywatelskie lub stowarzyszenia, tak, które przystępują do komisji dyscyplinarnej, tak, żeby być członkami, żeby widzieć to, że jeżeli sędzia, czy prokurator, czy komornik, jakikolwiek struktura, która jest powołana przez państwo dla prowadzenia praworządności, może liczyć się z tym, że zostanie przed taką komisją i zostanie odwołany, a nie, że on zostanie poklepany i palcem pogrożony. No słuchaj, źle tam zrobiłeś, Krzysiek czy Franek, tak, ale my ci krzywdy nie damy zrobić, tylko pamiętaj, żebyś więcej tak oficjalnie nie robił, żeby się krzywda tutaj na mnie działa, bo nas wtedy atakują, tak, no bo tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Tak jak kolega powiedział, musi być nadzór obywateli nad sądami, tak, zaproponowana Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym. No, my popieramy tą izbę, natomiast żeby tam też był oprócz sędziów Sądu Najwyższego też czynnik społeczny, tak, przedstawicieli zgłaszanych przez organizacje społeczne czy przez grupę obywateli. Natomiast też potwierdzam to, co pan powiedział na początku, że w sądach panuje jakaś taka zmowa, porozumienie między sądami, sędziami, prokuratorami, komornikami, adwokatami, i te osoby, i w starciu z taką grupą osób zwykły obywatel nie ma szans. I no, pan pomaga, my pomagamy takim osobom, natomiast naszym zdaniem potrzebna jest modyfikacja ustawy, czy w ogóle jej zmiana ustawy o darmowej pomocy prawnej dla osób tego potrzebującej, ponieważ ta ustawa, która tam od 2 lat obowiązuje, ona nie zdaje żadnego egzaminu. Praktycznie te biura darmowej pomocy prawnej są puste, ponieważ taki prawnik, który udziela pomocy, to on tak naprawdę nie jego udzielenie pomocy polega tylko i wyłącznie na tym, że on mówi, proszę napisać takie i takie pismo albo udać się do adwokata. On nawet takiego pisma nie może napisać i nie może nic zrobić. A siedzi w biurze, praktycznie do tych biur nikt nie przychodzi i za taki udział w taką pracę 4-godzinną 5 razy w tygodniu otrzymuje około 5,5 tysiąca złotych. Proszę bardzo, Radio Maria, halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Agnieszka Kraków. Witam Panią Agnieszko. Ja tutaj chciałam właśnie powiedzieć też słowo na temat właśnie tych sądów. Przede wszystkim chciałam przeprosić, bo ostatnio jak dzwoniłam, to podałam błędnie nowy mój numer. No niestety nie dostałam. Ale teraz to już inna. Tak. I chciałam po prostu też powiedzieć takie krótkie przykłady. No właśnie, jeżeli prokurator może zniszczyć dowody rzeczowe i przekręcić kota ogonem, jeżeli pani prawda w MOPS-ie może za plecami zniszczyć niebieską kartę
dla człowieka, który się znęca, i przekręcić też kota ogonem, zrobić z niego, prawda, osobę, nad którą się znęca, a na tą osobę, nad którą on się znęca, niebieską kartę założyć i z niej zrobić oprawcę. Jeżeli prawda, w sądzie sędzia może nie przyznać tego prawnika ustawowo, który się należy, jeszcze przeciwną stronę pytać, prawda, czy ta strona się zgadza, żeby prawnik był przyznany. No ja mogę naprawdę podać tyle przykładów jak 2,5 roku jest się okradanym, policja tylko dzielnicowy się wyśmiewa, a może pani za mało się modli, niech się pani więcej modli, a albo na koniec jeszcze powie, a co, modlitwy nie pomogły? No przepraszam bardzo, jak takie prawo jest, no to naprawdę, no ja też już nie wiem, gdzie się udać po pomoc, a szczególnie właśnie tutaj te strony przeciwne mnie, gdzie się próbuje bronić, mnie najbardziej nienawidzą za to, że mówię prawdę. Pozostałam w tym duchu wychowana, że prawda jest najważniejsza. No, to jest takie kilka przykładów z mojego życia. Dziękuję bardzo, przepraszam. Nie ma za co przepraszać, pani Agnieszko. No tutaj, tak jak pani powiedziała słusznie, że pani sytuacja przekształcania i przeinaczania dokumentów niebieskiej karty, to jest bardzo ważny dokument w bezpieczeństwie osoby poszkodowanej, tak, że poszkodowany staje się oprawcą. No tutaj sam stan faktyczny nie zmienił się od czasów PRL-owskich, tak? W PRL-u też niewinnych robili winnymi, winnych robili niewinnymi, także jakby teza i anegdota tych działań jest tutaj, jak wcześniej ojciec dyrektor powiedział, ta siódma kolumna jeszcze cały czas pracuje i istnieje. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Z tej strony Halina, Małopolskie. Witam bardzo ojca i witam gości w studiu. No ja również w sprawie tych sądów, bo tu mówią panowie, że goście, że jakieś organizacje są, że nie ma nic. Ja miałam 3,5 roku, byłam sądzona brutalnie. Nie popełniłam żadnego przestępstwa. Policja była na miejscu, tu u nas w domu. Miałam opiekunkę do mamy, która była chora. I na czas zbioru truskawek zatrudniłam ją i okazało się, że zdradzała mnie z mężem. 3,5 roku powiedziała, że ją pobiłam, że miałam jej dać świadectwo pracy. 3,5 roku byłam brutalnie sądzona. Wszędzie byłam. I u posłów, i nie ma żadnych organizacji. W obrębie napisałam list oczywiście do ukochanego prezydenta. Ale 2 miesiące zmarł prezydent, osobiście mi odpisał, sprawę dał do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale to, co zrobili w Ministerstwie Sprawiedliwości, to nawet w głowie się nie mieści. To nie ma, to jest państwo, mnie w tym kraju, to nie chce mi się żyć. Żeby tak człowieka, nie mówi się, że sąd jest niesprawiedliwy. Dlaczego się nie mówi, że sądy są skorumpowane? Ja to w sądzie oficjalnie mówiłam. Chcieli mnie zrobić psychicznie chorą. Dziecko mi chcieli, miałam wtedy 10-letniego syna. Dziecko mi chcieli zabrać. Mąż znęcał się nade mną lat. Złożyłam sprawę, wtedy brutalnie postępował z nami o znęcanie. Mnie tam sądzili, mnie upokorzyli. Doznałam tyle krzywd, pozbawili mnie renty. Nie mam ani jednego lekarza, jestem poważnie chora na kręgosłup. Po prostu powiedział mąż, że mnie zniszczy. Bóg, jedynie z krzyżem w ręce się modliłam i Bóg mnie tylko uchronił od tego, że nie zwariowałam w ogóle. Miałam mamę obłożnie chorą 5 lat, 3,5 roku w sądzie siedziałam, w trzech instytucjach, nie będę wymieniać tych, do dzisiejszego dnia zresztą jeszcze mam w
sądzie kłopoty i nikt mi nie pomógł, ani żaden poseł, nikt. Może gdyby prezydent żył, osobiście miałam do niego jechać. Może byłby mi pomógł. Ale to nie jest sprawiedliwość. Dzisiaj prezydent, na którego głosowałam, zawetował sprawę, żeby sądy mogły robić, co chcieć, żeby człowiek zwykły, prosty nie mógł sprawiedliwości, żeby nie było. Właśnie, no. To jest naprawdę, nie wiem, gdzie to było się spościć, ale myśmy byli wszędzie z dziećmi. Wszędzie po prostu. Dzieci zostały włączone po sądzie, ja przez 3,5 roku i nikt. Co policja była na miejscu, prokurator sprawę umorzył. Bo po prostu to była, miała od lekarza po 4 dniach obdukcję. Proszę Państwa, to nie są sądy. To jest po prostu chorób. To mafia, oficjalnie mówię, to jest mafia, która niszczy ludzi. Wyszłam raz z tego sądu właśnie. I przechodzi starszy pan i mówi, o pani w sądzie, po prostu ulicę, ja na ulicę wyszłam. No tak, proszę panią, to jest dom niesprawiedliwości, tak się mówi. Ale u nas mamy już 2 lata Prawa i Sprawiedliwości. Chcieliśmy tego rządu, miał coś zmienić, ale naprawdę nic się nie zmienia, nic. Po prostu sądy są hulaj, dusza, jak to się mówi, piekła nie ma i nie zrobi zwykły człowiek nic. Nawet choćby ktoś chciał pomóc, nic nie zrobi. Jeżeli nie będzie ustawy takiej, że nad sądami jeszcze coś może być. Jakaś instytucja, która po prostu, albo bezpośrednio człowiek, żeby się zwrócił do instytucji, która bezpośrednio zaingeruje w sąd. Ale ja naprawdę zdrowie straciłam. 3,5 roku i nikt mi nie pomógł. Pani Halina. Nie wiem, czy taka organizacja gdziekolwiek jest. Czy była, bo myśmy wszędzie byli. A adwokaci to byli w obrębie 300 kilometrów. Wszyscy byli już powiadomieni. To już było... Nie mieści się w głowie. Tak, pani Halino, dziękujemy za ten dramatyczny głos pana. Pani Halino, współczujemy pani jako stowarzyszenie, jako przedstawiciele ruchów społecznych, tak? Pani twierdzi, że nikt pani nie pomógł, nigdzie pani nie mogła się udać. No widocznie osoby, które panią gdzieś kierowały, czy dawały pani jakby kierunek, błędnie kierowały albo miały za mało dostatecznej wiedzy. Bo tak jak powiedzieliśmy w telewizji Trwam, w naszej pierwszej części, to osoby, które po 19, 20 kilka lat, 23 lata walczyli o sprawiedliwość, przy naszej pomocy tą sprawiedliwość po części uzyskały. Nie w 100%, bo nic krzywdy nie naprawi, ani czasu, który ktoś stracił na odzyskanie swoich praw i swojej sprawiedliwości. Więc nie ma takiego na dzień dzisiejszy w Polsce prawa, które pozwoli jednoznacznie wynagrodzić lub zadośćuczynić za krzywdy wyrządzone w bezprawiu sądowym, czy prokuratorskim, czy policyjnym, tak jak pani tutaj wskazała, ale jest szansa przy zmianie poglądów i oczyszczeniu tego systemu, tak jak tutaj pani zauważyła, że organizacja, która będzie mogła nadzorować błędne myślenie i błędnie wydawane wyroki z dużym narażeniem niesprawiedliwości przeciwko obywatelowi, czy przedsiębiorcy, czy ugrupowaniu społecznemu, wtedy dopiero będzie można faktycznie dociekać do tej organizacji po to, żeby ona mogła wykazać jakby interes publiczny, tak? To jest interes każdej jednostki obywatela w pojedynczym tym izolacyjnym brzmieniu, jak również społecznym, tak? I grupy osób, tak? Na dzień dzisiejszy mamy tą sytuację, którą tutaj pani przytoczyła, że prezydent nie podpisał, że PiS jest 2 lata u władzy i nic nie zmienił. No wiemy, że każdy chciałby, że jeżeli nowy rząd przychodzi, czy nowy prezydent jest, że wszystko zrobi w 2 tygodnie albo w 2 miesiące lub 2 lata. No trudno jest przy tego typu działaniach i przy tego typu protestach różnych zewnętrznych poza granicami Polski, które się odbywają, najeżdżanie Komisji Weneckiej i innych organów europejskich, którzy grożą nam sankcjami i tak dalej, żebyśmy my nie zrozumieli sytuacji powagi rządzących, jak również prezydenta, który no, w oczekiwaniach naszych nie wykonał tego, co deklarował w kampanii wyborczej. Miejmy nadzieję, że po konsultacjach, które on będzie przeprowadzał z rządzącą ogólnie koalicją, jak również
ze stowarzyszeniami. Podpiszę i rozwiązania znajdą takie, które będzie korzystne dla obywateli obecnie, którzy są pokrzywdzeni, jak również dla przedsiębiorców, którzy są pokrzywdzeni w różnych postępowaniach administracyjnych jak i sądowych. Panie Grzegorzu, ja już chciałem, już wspominałem o tym, ale pani tutaj powiedziała na końcu, że uważa, że powinien ktoś patrzeć na sądy, tak? My postulujemy właśnie też wprowadzenie tej izby dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Natomiast żeby to ta izba odniosła rzeczywisty skutek, tam nie mogą się znaleźć wyłącznie sędziowie, ale muszą być przedstawiciele organizacji społecznych czy obywateli, żeby to miało po prostu skutek, ponieważ to ludzie, zwykli obywatele wiedzą, gdzie są uchybienia sądu. Bo sędziowie, czy będą z tego nadania, czy z tamtego nadania, to ja mam do takich osób zastrzeżenia, ponieważ często zdarza się tak, że sędzia sędziego nie skrzywdzi, to mamy do tych czasów tego przykłady, więc taki czynnik obywatelski w takiej izbie dyscyplinarnej jest konieczny. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Karol z parafii Jordanowo, województwo lubuskie. Ja bym chciał się do tej odnieść do pierwszej sprawy odnośnie tych wolnych sobót. Słuchałem od początku was i bardzo mnie podobała się wypowiedź. Wolnych niedziel, przepraszam. Podobała mi się wypowiedź jednej z pani odnośnie pracowników administracji i innych grup społecznych, które naprawdę mają, ja im nie zazdroszczę, mają wolne, a pracownicy handlu są tak obciążeni pracą. Jest to prawda. I po to jest niedziela, żebyśmy świętowali. Kto temu jest wszystkiemu winien? Temu wszystkiemu jestem winien ja i ten, który i wielu mnie podobnych, którzy w niedzielę idziemy i kupujemy. Bo gdybyśmy nie chodzili po zakupy, tym właścicielom poszczególnych sklepów by się nie opłaciło pracować, dlatego żeby nie było utorków. A jeśli ja idę i kupuję, to ja akceptuję. Czyli tak, ja mam mieć dobrze, a inny pracownik ma mieć źle, więc możemy się ubić w piersi i troszeczkę popatrzeć na drugiego człowieka, a nie tylko na swoje ja. Następna sprawa odnośnie sądów. Ja bezpośrednio miałem taką styczność, znaczy w mojej rodzinie była tak zwana masa spadkowa, no i mieliśmy tą sprawę załatwić u notariusza w Świebodzinie. Chodzi to o miejscowość Świebodzin. Zaszliśmy, byliśmy bardzo przyjęci, no ale pani notariusz pomimo chęci nie mogła. Musiała być to sprawa załatwiona w sądzie. I proszę zrozumieć, jak to było. Poszliśmy do Sądu Rejonowego Wydział Spraw Cywilnych w Świebodzinie i tłumaczymy, że ten pan przyjechał na 3 dni z Irlandii i sprawa na ostrzu noża stoi. Chodzi o sprawę spadkową. Pani, która wzięła te wszystkie dokumenty, przejrzała to wszystko i widać, że było już po tej pani, że chce to załatwić, ta pani, która pracowała w tym wydziale, ale mówi, tą sprawę, no, sędzina czy sędzia ma to załatwić. I tak prosimy, ta pani sprawdza dokumenty, że są w porządku. Przychodzi jakaś pani i przysłuchuje się dla naszej rozmowie. Proszę zobaczyć, co następuje. Ta pani, oglądam się, a jest w stodze, czyli to pani sędzina. Zadaje pytanie pracownicy, czy wszystkie dokumenty są sprawdzone, czy są zgodne. Ta pani stwierdziła, że tak, są zgodne. Pyta się tej pani, czy ja jutro na wokandzie sądowej, ile mam spraw? Tyle i tyle. Proszę wpisać na jutro na godzinę tą i tą na ostatnią sprawę. Mało tego, odbyła się sprawa, trzeba odebrać wyrok prawomocny. Ten pan nie przyjedzie. Ja jako wujek nie mogę odebrać, bo jestem nierodzinny. Przy obecności pracownika Sądu Rejonowego Świebodzinie ten pan podpisuje upoważnienie i siostra po uprawomocnieniu się wyroku ten wyrok
otrzymuje, bo miała upoważnienie, czyli jak się chce, to się załatwi. Jeśli sędzina, czy ten sędzia widzi w drugim człowieku przyjaciela, że można to załatwić, załatwią. Ta przychylność była właśnie w Świebodzinie. Czyli nie wszyscy sędziowie są umoczeni. Ja nie mówię, że ten sądy są wszystkie cacy albo wszystkie bej. Mnie dotyczyło tylko tej jednej sprawy. Czyli człowiek człowiekowi, jeśli jest przyjacielem, na pewno znajdzie na to czas. Jeśli chodzi o naszych polityków, ja wychodzę z tego założenia, że dwie kadencje w Sejmie, w Senacie jest całkowicie bezpieczne.